Hej, hej, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Już nawet nie wiem, który to jest dzień dzisiaj, ale kupiliśmy to przedwczoraj, dwa dni temu, nie wiem. Znalazłam to w Villa Rojbochu, w Galerii Łódzkiej. Zobaczcie, to jest taki pociąg. Tu jest Mikołaj. Tu jest jeszcze miejsce na świeczkę, ale jej nie wstawiam. I zobaczcie, kto jedzie z Mikołajem. No, kto jedzie z Mikołajem? I tu jest jeszcze Merry Christmas, więc Tomek mi kupił, bo stwierdziliśmy, że nie możemy tej ozdoby zostawić, no. No tak wiem. Matko, jak się ściemniają teraz te lampki, one mają takie różne programy, wiecie co, żeby je zaprogramować na jakiś sensowny, to trzeba wyklikać. A pytaliście się o nasze te żubrówki, to dostaliśmy od Martyny i Michała i tu jest lewiówka. I słoniówka. O. A tam gdzieś jeszcze jest mój szampan z tyłu. No dobra. Słuchajcie, idę otwierać kalendarze, bo 3 dni mam do otwarcia. No dobra, nadrabiamy zaległości, otwieramy. 14. Dramatically different moisturizing lotion. Mam go teraz w dużej butli i używam od czasu do czasu. Tomek też go teraz używa. 14, 15. O, a co tu tak ktoś stawia opór? Nie chcesz się otworzyć? Ja ci tu pokażę zaraz. Co tam jest takiego dużego? Mi z boku trochę otworzyłam, dobra. Co to jest? Róż. Dlatego nie chciał. To jest róż? Róż. 15. I 16, matko. 16 dzień Vlogmas. Serio? Jak ten czas szybko leci. Masakra. A to co? Ach, to jest pędzel. No, zobaczymy, nie wygląda jakoś żałowo, ale może. Dobra, i Klinik. Nie Klinik, co ja mówię, Loxita. Czyli tu 13 już była, teraz... Gdzie jesteś, 14? Jest 14. Mydełko z peelingiem. 15. O, żel pod prysznic z werbeny. Miałam to kiedyś. Byłaś. Oporny gnojku. Jest, dobra. 15 i 16. Widzicie gdzieś 16? A, ja tu widzę. Tu jest 16 i to jest ten wiśniowy Cherry Blossom. Czym to jest? A, Shimmering Lotion. Dobra, to by było na tyle. Nadrobiłam zaległości z kalendarzami. Pyk. Obserwujesz iluminację kicia? Obserwujesz iluminację? Nie? Co jest? Jak się żyje kotu? O, idzie sushi zazdrośnik. Co jest, kicia? No pięknie jest. Nic nie widać. No cześć. No cześć. Cześć, zbuju. Cześć, cześć, cześć. Nakichaj na panią. Nakichaj, tak, bo się z kotem miziam. Zdrajca. Zdrajca, pani zdrajca, tak? Pani zdrajca, no. Jest hamburger. No.
Zobacz, zobacz, co tam pani kupiła. Już wczoraj żeś wszystko obwąchała, ja już wiem. Ty też. To znowu ja, pokażę wam, co mam na sobie. Perfumy dnia, Filosikos. Filosikos, mam ochotę zawsze powiedzieć Filosofikos. No, są takie piękne i takie uwielbiam w ogóle. To jest po prostu... To był zakup... życia. Wiem, że niektórzy jakoś tak nie... nie jarają się zapachami. Dla mnie zapachy są mega, mega ważne. I lubię też właśnie po ciuchach się psikać, żeby wszystko pachniało. Zaraz wam pokażę, co mam na sobie, ale... Słuchajcie, wyjęłam dzisiaj, pamiętacie, że dostałam paczkę od, jak oni się nazywają, od My Asia. I dostałam coś takiego i nawet tego wcześniej nie rozpakowywałam. Pro Beauty Volip Tint. I zobaczcie, mam to na ustach. Jak ekstra to wygląda, bo to jest coś takiego. I to jest tint, ale on jest taki... mega błyszczące i można go pewnie nałożyć więcej. Ja go tak nałożyłam minimalnie. O, jakiś kłak mi się przykleił ekstra, to jest najgorszy. Ze swetra chyba. Mhm. I zobaczcie, jak w ogóle to fajnie powiększa usta i są takie pełne, ładne. Jaki to ma fajny kolor. W ogóle... tego chyba w kamerze nie widać, ale to ma przedziwną formułę. Ale czuję się, jakbym nie miała w ogóle nic na ustach. I to z jednej strony mi jakby na tych ustach zostało, ale nie zaschło na taką suchą. Wiecie, jak niektóre te stainy tak po prostu wżerają się w usta i ja nie lubię tego, nie lubię tego uczucia. A to jest naprawdę, powiem wam, ciekawe. Więc powiem wam, że mi się podoba. Włosy mam jakieś takie, wiecie, co nie chcą w ogóle ze mną współpracować. Ale to nic. I pokażę wam, co mam na sobie. Założyłam dzisiaj tak zupełnie inny zestaw. Znaczy zupełnie, no. Moje buciory. Do tego leggingsy takie, które mają dawać skórzane, ale skórzane jakieś takie, nie wiem, spodnie, leggingsy. Do tego moje buciory ciężkie. Ta sukienka swetrowa w kolorze nurkowym, jak było napisane na stronie. I płaszczyk. I słuchajcie, tak to wygląda. O. I do tego wezmę sobie Nevertoola, bo muszę trochę rzeczy zabrać ze sobą. I bardzo jestem zadowolona z dzisiejszego outfitu. Jest tak luźno, warstwowo, ale też ciepło, wygodnie. Naprawdę super. Także ja tak wyglądam i uciekam. Mam sałatkę i mam falafela. Chcesz spróbować? Tak. Jak to powinno wyglądać? No to spróbuj. Mogę. Masz sosik. No i co? Niedobre? Wygląda ładnie, pachnie ładnie. Nie? Nie smaki lwa. Rozumiem. Ale słoniu pewnie będzie smakować. A z czym ona jest? Z kaszą bulgar, z pomidorem, ogórkiem i miętą. No i co? Takie orzeźwiające. No dobra. Sałatka pyszna. Pyszny jest falafel, nie wiem, czy się smakuje. Przepyszny. Gdzie się dzieje? Bo nie chciałabym sama takie robić. Słucham? Chciałabym sama takie robić. Co nie jest na to, że na to jest
Ale do sałatki nie miałam bułki. Tam była też bułka w sałatce, czy nie? Nie, do sałatki nie podajemy. Tak, a mi się wydawało, że w karcie było napisane, że jest bułka. To już podam. To poproszę. Wybieramy lampki. Nad, do kuchni, takie nad wyspę. Myśleliśmy o takich na przykład. Garnuszki. Przyszły dwa dzieła sztuki. Dwa dzieła sztuki. Na, 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 na. A patrzcie, jeszcze to przyszło trzecie dzieło sztuki. Mogę to pokazać? Mogę, dziękuję. Na, 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 na. W końcu, patrzcie. Jest korona. Jest korona, a wiecie, kto jest królem? Na, 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 na. Zajebiste, nie? No powiedzmy. Co powiedzmy? No ładny nadruk, ale jakby za tą cenę to spodziewałam się czegoś więcej, szczerze. Nie, no ładnie się podeszło. O kurde. No wsteczkowa jakość jest tej poduszki. Nie, bo ta jest dobra, a ta to jest taki, słuchajcie. Taki, nie wiem. Jak kupujecie poduszki przez internet, poproście o zdjęcie z drugiej strony, bo z tej materiał jeszcze taki poduszkowy. A z tej to taki dziwny. No dobra, dobra. Otwórz lew, pokażę. A pokazywałam im dzisiaj nasz ten pociąg. Ale dlaczego tam jest? Ja to w ogóle jestem zły, ten pociąg. No ale sam go mi kupiłeś i sam chciałeś kupić. No wiem, bo myślałem, że tam jest tylko lew, a tego pajaca da się odpiąć. Tylko słoń. To jest miś. No tak. A może rybkę i lwa jeszcze do... Rybkę i lwa? No bo tu jest miś. Nie rozumiem. A po co rybka? Do misia. I lew do słonia. W ogóle żeś nie zajadł. Nie no, teraz to już naprawdę się wkurzyło. Dobra, pierwsze arcydzieło. Dzieło sztuki. Co powiesz? Okrągły jak lew. Okrągły jak lew. I tak nawet ma minę taką trochę lwią taki. Wiesz co, to jest, ty masz taką minę jak na masło patrzysz, jak ja wcześniej smarowałam. Właśnie, może nakleimy go na lodówce. Nie, po prostu będziemy mieć dwa masła i koniec. Tak, ostatnio testujemy to rozwiązanie i... O, o. Poszło. Mhm. Kur. Ale to już się... Już musiało być tak wcześniej. No to super. Tak. Aha. Ekstra. Drogi West Wingu, dziękujemy za... Tak. Bezpieczne dostarczenie. Patrz. Tak. No to... To będzie lew, w to by wisiał. Kurde, no to trzeba iść, wiesz co, do jakiegoś tego, może szklarza dokupić. Ta. Po prostu, tylko czy nie jest pocięty obrazek od tego, uszkodzony. Nie wiem, boję się tu to rozsypywać, no, bo to by tak trzeba zabrać, wiesz co, do śmietnika i tam teraz. No, teraz nie możesz tego tak położyć. Nie, bo się potniesz, lew, zostaw to, zostaw to. To jest na śmieci, bo jest obrazek też już pocięty. Zobacz. No. No to lipa. No to lipa. No tak to jest. Z paczkami. Nie, ale weź, bo sobie podniesz rękę. To chociaż tą ramkę, żebyśmy mieli taką samą. Ona ma tą wolutkę i po prostu się dodrukuje obrazek do środka. Powtórz, co powiedziałeś przed chwilą. No nic, no, nie uważasz, że to jest zastanawiające. To jest bardzo zastanawiające. Co jest zastanawiające? Powtórz przed kamerą. Dlaczego akurat zbił się słoń, a nie lew? Przypadek? Bo miał pecha. Bo ktoś go źle potraktował. No, zastanówmy się głębiej nad faktem niezaprzeczalnym, że... Bo lew mu tam wpierdzielił w pudełku, na pewno by chopał nogą i się potłukł. Przecież były w dwóch niezależnych... Tak, to też bym tak pomyślał, ale były w dwóch niezależnych pudełkach. Na pewno, wiesz, coś było o maśle i wiesz, lew coś mu zrobił, na bank.
Myślisz, że się pokłóciło masło przez drogę? No, albo no, co innego. Wiesz, ciekawe ile szły, taki lekki słoń, no. Też w jednym pudełku. Tak. My to dawno zamawialiśmy, przecież długo się czeka na te wszystkie rzeczy. A to nie były duże pudełka, więc wiesz. Mogła być. To jest jakaś nocna akcja, wiesz, słoń sobie spał, ale go tam... A jeszcze ich było trzech, bo przecież były dwie poduszki z lwami. Jeden obrazek z lwem i jeden ze słoniem, więc to były trzy lwy na jednego słonia. Więc mi nie powiesz, że słoń popełnił samobójstwo. Albo właśnie, tak go nękały psychicznie, że popełnił samobójstwo i popękał i się pociął. No nie wiem, no jest to jakaś teoria, ale ja myślę, że to było inaczej po prostu. Czyli? Że słoń się zasłonił. I pękł. Albo tak się wkurzył nas na twarzy i pękł. O, no. Że pękł. Lew na pewno coś tam nie posprzątał w pudełku. O! O! I buty miał porozrzucane w przedpokoju. I buty miał porozrzucane w przedpokoju. No. Tak mogło być. Tak mogło być, nie? Tak mogło być. Prawda to. A znowu ma lew trochę dużo tych butów w przedpokojach, na to patrzę. I zablokowałeś szafę i słoń się do szafy nie może dostać. Patrz, od twojej strony działa, od mojej nie, bo jakieś pudełko twoje wystaje. I tam wpychasz, no jeszcze tam powpychasz i znowu zacz. Wszystko działa pięknie. No to spróbuj z mojej strony. Bardzo cię proszę. A. No właśnie o tym mówię. No ale poupychałeś klapery, które blokowały dostęp słonia. Klapery poupychałeś, wcale nic nie poupychałem. Ile tutaj masz butów na wierzchu? No ile? Są rozrzucone w korytarzu. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Gdzie cztery sztuki? To kurtka Sushiego leży. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Alwa ile? Raz, dwa, trzy. Cztery. I pięć pudełek leży. I pięć pudełek. Ja jestem zarówno uprawnieniem. I pięć pudełek leży jeszcze. O tym zapomniałeś wspomnieć. Na, 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 na. No to, to, to. Pięć. Steamer też jest pewnie mój leży, nie? No. Normalnie wiecie co, co ja mam po prostu. No tak. Z tym lwem. Przynajmniej masz. Jestem zła o to. Lew naprawi. Lew naprawi słonia. No obojętne, ale wiesz o co chodzi, no. Jedni nie zapakowali, a drudzy nosili tak, że się stłukło, no wiesz. To prawda, bo to jest trochę źle zapakowane jak na obraz. No nie, no ja uważam, że i tak to, no... No nie, no w sumie była jeszcze ta... No, nie, no, musiał ktoś dobrze. Mocno tym rzucić, bo nie, nie, obiektywnie rzecz biorąc nie było to źle zapakowane. No, no nie, masz rację. Gorsze przesyłki, nie, gorzej zapakowane przesyłki dostajemy. Bo to było w pudełku, a w pudełku jeszcze było w styropianie. No, jeszcze tam były poduszki, więc musiał ktoś tym dobrze rzucić, że to się potłukło. Tak. I wiem kto, i wiem, który pan kurier to przyniósł. I jest, było w ogóle zmasakrowane pudełko. Jak pan kurier ogląda ten film, to już wie, gdzie ma nie chodzić. Nie chcę poznać gniewu słoniezie. Już raz poznał, bo już raz przyniósł taką wiesz, co mi się rozsypa, już nie pamiętam, co to było. No ale nic, no tak to jest z zamawianiem przez internet takich rzeczy, że niestety nigdy nie wiadomo. No ale... Sushi, podobają ci się obrazy? Bardzo. A z Sushi mi z Kicią powinniśmy mieć jakieś takie czarno-białe zdjęcia ich w czarnej ramie, też było fajne. No. Nie? No, spróbuję, taki Sushi. Spróbuję... Z kabanosem. Spróbuję to zrobić i zobaczymy jaki wyjdzie i wtedy... Może sam będę robił te obrazy. Dobrze. Byłoby super. To się okaże, nie bałem. Lew będzie odkurzać? No muszę tam prze... No tak, lew będzie odkurzać. Chciałam, żeby to powiedział na filmie. Jeszcze wam pokażę paczkę, która doszła cało. Nie popełniła samobójstwa. Przyszła w sumie rano, tylko zapomniałam wam pokazać. Maski czysta glinka. L'Oreal. Nie wiem, kim są te panie. Może to są jakieś blogerki albo vlogerki, modelki? Nie wiem. Piszcie, jak wiecie. Nie, serio, nie wiem, kto to jest. Tu jest książeczka, jak aplikować maski. No tak, kot musi, tak. Jakie duże, zobaczcie. Serio. Naprawdę chciałaś to zrobić. Kitek.
10 aplik... Kradniesz mi show, Kicia. 10 aplikacji. 3 glinki węgiel. 3 glinki ekstrakt z eukaliptusa, z czerwonych alg. A, tu jest napisane. Matuje, odświeża, detoksykuje, uwalnia blask, złuszcza, zwęża pory. Ach, i tu jest taka opaska. No spoko. Z masek zawsze się cieszę, także dzięki L'Oreal na pewno będę testować. Bez komentarza normalnie. To znowu ja, już jest wieczór. Jak widać zresztą. Zresztą jak was wcześniej gadałam, też był wieczór, już jest 8. Powiem wam, że ta jaśminowa kuchniki dużo lepsza. Ta ginger and lemon. Nie to, że niedobra, ale jakoś, wiecie, nie porwała mnie. Ta jaśminowa. Dobra, 5 minut nie leżą. Ta jaśminowa naprawdę dobra. Kurczę, znowu jestem czerwona na buzi. Tu widzę, co po tej maści. Dermatologa niestety. I co, zrobię sobie herbatę. I oczywiście po raz kolejny mało mamy w lodówce. Ale zawsze jest. Tortilla zawsze jest. Salsa w butelce zawsze jest. Miałam roszponkę i 4 rodzaje różnych pomidorków koktajlowych. Takie czerwone, jakieś takie ciemnobrunatne, nie wiem, to jest też jakaś odmiana. W każdym razie jak kupuję w Kauflandzie w takim opakowaniu. Tam są 3 rodzaje, jeszcze miałam takie czerwone z Lidla. Roszponka, ogórek świeży i kilka oliwek, które znalazłam w lodówce. I to będzie moja kolacja. Także tak wyglądał dzisiejszy vlogmas. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Trzymajcie się, pa.